Podwale! Wydaje mi się, że najtrudniejszym przeciwnikiem będzie Podwale. My pochodzimy z Nowego Targu. Miałem tatę i dziadka, co grali w hokeja. Mój tata jest z KL, no i w Kanadzie to wiadomo, każdy prawie gra w hokeja. Mój tata tak samo w Hiszpanii grał. Mariusz Czerkowski jest najlepszy hokeista. Polak. Krzysztof Oliwa na przykład grał w Podhalu też. A Oliwie płacą za bicie się na meczach. U nas jak był to dał gościa na bandę i rozdali fleksa. My przeważnie gramy z Sanukiem, z Krynicą i z Krakowią. I najgroźniejszego przeciwnika tego turnieju jest to się nazywać. Umawiamy się na metodarki. Niech się uczy Polska cała grać w hokej od Podhala. Najtrudniejszym naszym przeciwnikiem jest Podhale. U nich najlepszym zawodnikiem jest 11. Nie będzie wiesz, z roku na rok będzie więcej drużyny i mam nadzieję, że tutaj w końcu wrócimy do tej elity. Taki turniej widać, że cieszy się ogromną popularnością, a przede wszystkim młodzież się dobrze bawi, dobrze im się tutaj gra. Mam nadzieję, że takie turnieje będą się odbywać już w przyszłości coraz częściej i na pewno nie tylko w Warszawie. Teraz nie ma czasu na wywiady. Nie patrzysz na kamery, tylko i tam jest gra. Uśmiechać się do kamer. Grałem z hokeja, rozwijałem się, spotkałem mnóstwo ludzi, rówieśników, z którymi jeździłem na obozy. Na pewno jest to niesamowite przeżycie i każdy tutaj z tych młodych ludzi świetnie spędza czas. Chcąc odbudować jakikolwiek dyscyplinę sportową, trzeba zainwestować w młodzież. Nie? To już nie chodzi o pieniądze, chodzi po prostu o sam fakt, że mają okazję pograć. Zawodnik i niestety środkowego rola jest taka, że musi dojść. Krzysiu, jak już to mocno i o bandę. Mam 9 lat, a oni mają, dlaczego wtedy mają 3-4-5, także już mają większe szanse zagrać w najlepszym zespole przykładowo niż ja. Chciałabym grać w Kanadzie, no i właśnie nie wystawić w Polsce. Co, nie będziemy grali na niedzielę? Mam nadzieję, że wyjadą, nie? Właśnie to każdy ma taką szansę jak ja i czy Mariusz. Sport w Kanadzie, hokej jest numer jeden. Sport, który praktycznie każdy dzieciak, który się rodzi, który ma 3-4-5 latek, każdy rodzic praktycznie marzy o tym, żeby został sportowcem i jakim sportowcem, właśnie hokeistą. Także no na pewno jest to bardzo popularny sport, ale my w Polsce będziemy wszystko robić na pewno, żeby ten sport popularyzować jeszcze bardziej właśnie poprzez takie turnieje. Strzelaj! Kurczę, brother!
Twoje, twoje. Patrz! Podnieś gumę! Mietek, podróż! Daj skuterowi! Jest pan! No jak? Skuter! Szybciej gram! Bramy 5 na 4, stop! Ej! Chodźcie tutaj! Skuter idzie. Dobra, idziemy. Szymon zostaje. Kuszka z tyłu. Krasak i strzała do przodu. Lufa od razu. Gramy 5 na 4. My nie mamy czasu czekać. Spokojnie. Pierwsza idzie skuter. Musimy wygrać. Drugie miejsce nie istnieje. Teraz kolega poszedł do bramki. Super, brawo. Wrzuć! Sterci krążek! Ty się obudź, chłopczyku, bo ty śpisz na mnie na lodzie. Już jest 20 minut meczu, a ty jeszcze śpisz. Co to znaczy grać do końca? 30 sekund i można go rozstrzelić. 1-1. Na zmianę. Który ci zaspał? Ja przez zamianę, bo ja zrobię karę. No to przyjechaliśmy, żeby wygrać, rozumiecie? Jedziemy i zasłoniemy na ich mózg. Dobra, wygramy. Ile trwa do tego? 5 minut. Ej, to mój Bary, no to ja wchodzę za Goldiego. Wygramy, jestem tego pewien, bo jesteśmy lepsi. Sprawia na przykład strzelony gol, zwycięska bramka, zwycięski mecz, na pewno to pomaga. Jest! Gram w hokeja od 2 lat. Mam na imię Klaudia. Zainteresowania tak po prostu przyszły. Miałam grać w siatkówkę, ale przyszłam na trening zobaczyć na takich maluchów. No i po prostu zaciekawiło mnie to. Pojechałam z starszymi do tych zobaczyć, jak grają. No i poszłam na pierwszy trening i się rozkręciłam. Jak pójdą na przykład wszyscy do jednego krążka, no to trzeba będzie z nimi zrobić porządek. Klaudia, bardzo dobrze gra w hokeja na dziewczynę. Klaudia, nie masz szans z nami. Jest! Ostro, żeby robiła w ten ruch, co... Potem sam na sam. Ruch przez mu, fajnie.
dać mu jedno drugie ciało i będzie po... i będzie jedno ciało i jest zacięcie. Siódma minuta drugiej części spotkania, nadal na świetnej tablicy. Spoglądamy wynik 4-1 dla zespołu Podhala Nowy Targ, który jest coraz bliżej wygrania tego turnieju, wygrania pierwszych nieoficjalnych jeszcze mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej do lat 10. Niespełna 7 minut do zakończenia i zespół Podhala prowadzi w tym finałowym spotkaniu tych pierwszych nieoficjalnych mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej 4-1. Nowa wspaniała postawa podopiecznych Roberta Szopińskiego. Przed laty wspaniały hokeista, olimpijczyk, podpora naszej reprezentacji narodowej i zespołu Szarotek. I teraz wielka okazja, sam na sami, Dawid Ujwary po raz kolejny przed szansą. Dawid Ujwary, piękna bramka! A zatem 5-1 i losy tego spotkania są już rozstrzygnięte, grając w osłabieniu. Nowotarskie Szarotki zdobywają 5. gola. Brawa dla drużyny nowotarskiego Podhala. Spotkanie w tym turnieju to mecz ze Sosnowca, z którym w Dobrywce my wygrali 2-1. Dobra, jak wygląda? Witam serdecznie, a wraz ze mną dwoje tutaj najbardziej uzdolnionych zawodników młodego pokolenia. Patryk Wronka, kapitan zwycięskiej drużyny Podhala Nowy Targ i Klaudia Chrapek. Czy jesteście zadowoleni z drugiego miejsca? No, niektórzy płakali, ale jest okej. Patryk, ty kontynuujesz rodzinne tradycje? Tak, ja gram po dziadku, po tacie. No nawet numer masz chyba podobny jak tata. Tak, taki sam. Tata grał w Podhalu, w takim samym. No właśnie, a powiedz mi teraz, czy długo już grasz w hokeja? No, ja zacząłem od zerówki, mam teraz 6 lat gram w hokeja, 5. A jak do tego doszło, że koledzy wybrali cię kapitanem drużyny, czy to decyzja trenera? Nie, to było takie losowanie, mieliśmy karteczki, zapisywało się i potem się losowało, kto jest kapitanem i na mnie wyszło. Tutaj gościmy wspaniałych naszych hokeistów, Mariusza Czerkawskiego, Krzysztofa Oliwę. Który z nich jest bliższy tobie? Który chciałbyś grać, jak który z nich? No, bardziej bym chciał grać jak Mariusz Czerkawski.